Panie i panowie, w finale kilka słów a propos tej rocznicy, bolesnej rocznicy, która się zbliża, w świetle tego, jak Polska przegrywa wojnę o pamięć. Radio Wnet, więcej niż radio. Prawdą jest, że w dalszym ciągu w jedynym angielskojęzycznym kraju panowie ministrowie, jeżeli słuchają, albo w kancelarii prezydenta, albo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no, który stara robić się więcej niż poprzednicy, wciąż nie ma Instytutu Polskiego. Instytut Polski dla większości Polaków w ojczyźnie kojarzy się z tym, że powstanie kolejny dom kultury dla Polaków, którzy uciekli z Polski, którzy nie chcą budować polskiego PKB, ale niestety nie zastanawiają się nad tym, dlaczego Polacy wyjeżdżali masowo na przełomie lat 90. i 2000. do innych krajów, a po drugie mylą dwa pojęcia. Dom kultury, no mamy takie miejsca, gdzie Polonia się spotyka, chociażby POSK 20 Fitzwilliam Place, ale tak naprawdę instytuty polskie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, są ku temu, aby opowiadać o naszej historii, o naszej kulturze, literaturze, a my wojnę o pamięć przegrywamy. Dość pokazać na diasporę ukraińską, tą starą diasporę ukraińską, która jest zdecydowanie antypolska. Wystarczy poczytać co niektóre pisma w Kanadzie. No stąd takie zaangażowanie, gdy mowa o tej wojnie. I słusznie, bo trzeba tłuc Moskala ile wlezie. Natomiast my takiej siły nie mamy, ponieważ gdzieś tam wyobraźnia naszych polityków zatrzymuje się na granicach Rzeczpospolitej. Po drugie, gdy mowa o panu Rusłanie Stefańczuku, którego Krzysztof Skowroński, mój prezes, cytował w Poranku Wnet podczas rozmowy z księdzem Tadeuszem Izakowiczem Zalewskim, zabrakło jednego cytatu. Ja go zacytuję. Pan Stefańczuk powiedział: pragnę, abyśmy wspólnie napisali naszą nową historię bez retuszowania lub wyrywania z niej jakichkolwiek już zapisanych i przeżytych kart. Dziękuję wam, Polacy, jak dobrze, że mamy was. Chwała Ukrainie, chwała Polsce. Podkreślił dwukrotnie pan Rusłan Stefańczuk. No i zgadzam się z księdzem Tadeuszem Izakowiczem, że to Ukraińcy robią tą pierwszą, no dla mnie taką jeszcze trochę kulawą jaskółkę, bo w tych eufemizmach zagubiliśmy się w tym, co nazywam, ja to mówię wprost i bez ogródek, od dziesiątków lat, genocidum atrox. Co to znaczy z łaciny? Ludobójstwo okrutne. No i tak naprawdę dostało się dzisiaj w tej rozmowie prezydentowi Andrzejowi Dudzie i powiem, że gdy mowa o wojnie, to bardziej niż słusznie, to przemówienie bardzo emocjonalne sprzed roku, to była taka mowa, trawa, aby rodziny wołyńskie, a tych stowarzyszeń jest kilkaset w całej Polsce, cztery z nich wspieram, no zawsze gdzieś tam były odwoływane do narożnika, ponieważ Ukraina nigdy nie miała w swojej 32-letniej historii nigdy dobrego momentu, aby pochylić się nad tą bolesną raną historii. I powiem szczerze, i może to zabrzmi niebezpiecznie, ale powiem tak, źle się dzieje, kiedy mordowani są cywile, ale z drugiej strony przydarzyła się Bucza i ja zawsze pytam Ukraińców, którzy nie wiedzą absolutnie nic z historii. Jeżeli coś wiedzą z historii lat II wojny światowej, no to twierdzą, że była jakaś wyimaginowana wojna polsko-ukraińska, bo tak pisze się w podręcznikach do nauki historii dla młodych Ukraińców i tej ukraińskiej młodzieży. No takiej wojny nie było, ponieważ do 1939 roku te kresy z Wołyniem w roli głównej, no były jako druga Rzeczpospolita. To po pierwsze. Po drugie, mordów nie dokonywano tylko na Wołyniu, tylko dokonywano jeszcze do początków lat marca roku 1948 roku. Mówię o Zamojszczyźnie, mówię o Chełmszczyźnie i powiem szczerze, że gdyby nie akcja Wisła, która sprawiła, że biedni, Bogu ducha winni Ukraińcy, nie mając ziemi, stali się posiadaczami ziemskimi, gdzie na ziemiach odzyskanych, gdyby nie akcja Wisła, no to wystarczy posłuchać świadków tych
wydarzeń. Przypominam trasę, wracamy z Radiem Wnet do źródeł, kiedy w Myczkowcach i w Jaśle rozmawiałem z osobami, które no, doznały tego, co nazywa się krzywdą ze strony ukraińskich nacjonalistów. I jeszcze jedna rzecz, co powinni zrobić Ukraińcy, to ja odpowiem i wyręczę może księdza Tadeusza i odpowiem na pytanie prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. Przede wszystkim Ukraińcy muszą potępić kogo? Pewnego człowieka, chociaż człowiek to za dużo powiedziane w przypadku Dmitro Kłaczkiewskiego, pseudonim Quinn Savour, to dowódca okręgu ukraińskiej powstańczej armii, okręgu północnego, który wydał bezpośredni rozkaz do udziału UPA w czystce etnicznej na Polakach. Czego brakuje? Brakuje przede wszystkim tego zaangażowania polityków i tutaj zgadzam się z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim, no bo oczywiście rok 2016 no i doprowadzono do tego, że 11 dzień lipca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, ale wysiłki trwały bardziej niż długo i to zasługa rodzin wołyńskich, wielu stowarzyszeń, które szczypały wielokrotnie czynniki oficjalne, polityczne, aby do tego doszło. Natomiast cóż, przed nami wielki dzień próby. Jako człowiek, który pielęgnuje w sobie pamięć o moim wielkim przodku, wuju, księdzu Błażeju Nowosadzie, bestialsko zamordowanym przez bandytów ukraińskich nacjonalistów w Górnym Potoku w grudniu roku 1943, za chwilę 80. rocznica, powiem, sprawdzam i zobaczymy, co wydarzy się 11 lipca. Wydaje mi się, że my, Polacy, zawsze chcemy być święci od papieża, czyściejsi od łzy cezarowej, no po to, żeby zawsze nikogo nie urazić. Natomiast rodzi się pytanie o to, co nazywa się tym, czy my, Polacy, w perspektywie historycznej, diachronicznej, możemy czuć wsparcie naszego kraju, naszych włodarzy, naszych polityków i generalnie Polski, gdy mowa o historii, o tradycji, bo powiem szczerze, że wielokrotnie rozmawiałem i rozmawiam, no może nie teraz z powodów zdrowotnych, z rodzinami wołyńskimi, ale tak naprawdę to jest droga przez mękę. W dalszym ciągu nie ma kart kombatanckich i w dalszym ciągu ten temat jest zagrzebywany. No i cóż, teraz jest wojna, wszyscy zgadzamy się, że Ukrainie warto pomagać, chociaż co wydarzy się potem. Przypuszczam, że nie stać Polski na to, aby dużym kapitałem odbudowywać Ukrainę, więc jak zwykle skończy się na tym, że inni będą spijać powojenną ekonomiczno-finansową śmietankę, ponieważ Polska nie ma zaplecza ku temu, jak Niemcy czy Francuzi, aby to czynić, ale jeżeli będzie wielkie otwarcie, to trzeba powiedzieć i nazwać ludobójstwo ludobójstwem i na tej karcie, patrząc na 200, przynajmniej 50 takich bucz, gdy mowa o latach 1943-1947, tworzyć naszą nową historię. Twój komentarz, Bogdanie, do tego, co powiedziałem? Z całą pewnością musimy pielęgnować historię, z całą pewnością musimy pamiętać o wydarzeniach, które miały miejsce na Wołyniu, a jednocześnie próbować się porozumieć. Czekamy też na słowa wyraźnego powiedzenia, że to była zbrodnia i przyznania się do tego, że to jednak ten naród tego dokonał. Myślę, że na ten temat powiedziane zostało już bardzo dużo. Czasami słyszę komentarze, które żądają wręcz krwi, oczywiście słownej krwi, która miałaby się lać z tych przeprosin, ale jednocześnie myślę, że powinniśmy trochę wyciszyć te emocje i przyjąć też próby przeprosin, jakie w tym momencie padają ze strony Ukrainy. Ja wiem, że niektórym osobom może to zbyt mało, żeby powiedzieli przepraszam, chociaż nie dopowiedzieli, dlaczego przepraszają i z jakiego powodu, co naprawdę się stało. Ale myślę, że jest to przede wszystkim dobry pierwszy krok do tego, żeby zacząć rozmawiać na ten temat, a może w przyszłości powstanie jakaś specjalna nota dyplomatyczna, która zostanie wyrażona w stosunku do Polaków, którzy zginęli na Wołyniu i cierpieli z rąk UPA. Także teraz, panie i panowie, koniec studia Dublin, Tomasz Wybranowski i on.
Bogdan Ceryn. Portal polska-kije.com. Mówimy do polskich polityków. Sprawdzamy i zobaczymy, co wydarzy się dalej. Ja przypuszczam, że na antenie Radia Wnet 11 lipca. Specjalna oprawa programowa z powodu tej krwawej rany 80. rocznicy rozpoczęcia mordów ludobójczych na Wołyniu. Było to Studio Dublin. Studio Dublin.